W Centrum Multimedialnym Południowej Oficyny Wydawniczej jest dzisiaj z nami pan sekretarz gminy Michał Fijałkowski. Nie jest bez kozery, dlatego że postanowiliśmy zapytać pana sekretarza, jak to się stało, że burmistrz, wiceburmistrz Jarocina, pierwszy zastępca burmistrza, rozesłał do jednostek pomocniczych samorządu informacje dotyczące kosztów, jakie będzie generował referendum i w związku z tym zamrożenia pewnych zadań, o których tutaj napisano. Panie sekretarzu, skąd w ogóle pomysł na to, żeby wysłać takie pismo do sołtysów i przewodniczących osiedli? Tu nie mówimy o pomyśle, tu mówimy po prostu o tym, że musimy poszukać tych środków w budżecie gminy, będąc w ostatnim kwartale 2015 roku, kosztów, by zrealizować referendum obywatelskie. Państwo dzisiaj nie wiecie w ogóle, jakie te koszty są. Na podstawie tego, co już samorząd czynił przy różnego rodzaju referendach, szacujemy tę kwotę na około między 60 a 80-90 tysięcy złotych. Ona może być oczywiście niższa i może zajmować ten górny warunek brzegowy. Pan wiceburmistrz pisze tutaj, dlatego do czasu oszacowania wszystkich kosztów związanych z przeprowadzeniem tego referendum jesteśmy zmuszeni do czasowego wstrzymania niezrealizowanych zadań z Funduszu Sołeckiego i Obywatelskiego na rok 2015. O jakich zadaniach mówimy? Panie redaktorze, pan burmistrz wskazał jedną z możliwości. Tu nie jest powiedziane, że będziemy w tamtym miejscu szukali tych pieniędzy. Jeżeli byśmy się odwołali do rezerwy ogólnej, która w myśl artykułu 222 ustawy o finansach publicznych mówi, że powinniśmy mieć rezerwę ogólną na poziomie 0,1% do 1%, czyli dolny warunek brzegowy 0,1, górny 1%, to mówimy o widełkach minimalnie powinniśmy mieć na tym paragrafie 80 kilka tysięcy złotych, maksymalnie 827. My na tą chwilę, będąc w ostatnim kwartale roku 2015, posiadamy w tamtym miejscu 143 tysiące złotych. Więc będziemy zmuszeni poszukać tych pieniędzy. Nie mówimy, że nie weźmiemy ich w całości stamtąd, tylko proszę pamiętać, że będąc w tym okresie roku finansowego, w jakim jesteśmy, wiele rzeczy może się wydarzyć, a ta rezerwa jest utworzona, by na bieżąco móc reagować na takie, a nie inne potrzeby finansowe, które zaczną wynikać, oby nie zaczęły w ramach ostatniego kwartału tego roku. Jeżeli byśmy wzięli widełki pomiędzy 60 a 70-80 tysięcy złotych, to jeżeli mamy 143, to my jesteśmy poniżej progu minimalnego wymaganego do posiadania na tymże paragrafie, czyli występujemy przeciwko artykułowi 222 ustawy o finansach publicznych. Panie sekretarzu, ile w tej kadencji trwającej od ubiegłego roku Urząd Miejski, ile razy Urząd Miejski, burmistrz, wiceburmistrzowie wysyłali takich pism do sołtysów, do przewodniczących osiedli? Panie redaktorze, nie sprawdzałem i nie mogę udzielić panu wiążącej odpowiedzi, ale jeżeli pan mi pozwoli na to, to albo usłyszę ją za chwileczkę od pana, albo też się do tej odpowiedzi przygotuję. Z tego, co myśmy ustalili, nie wysyłano ani jednego takiego pisma. I z tego, co pan wie, nie jest to standard, że mieszkańców informuje się w ten sposób o zmianach w budżecie na przykład. Bo wiem, że to wymagałoby zmian w budżecie. Wielokrotnie na sesjach Rady Miejskiej, które odbywały się do tej pory, były zmiany w budżecie, o wiele większe zmiany niż jakieś tam 50 czy 60 tysięcy złotych, o których my w tej chwili mówimy. I nie informowano o tym przewodniczących osiedli, ani mieszkańców za ich pośrednictwem. Ale proszę państwa, od czasu, kiedy jestem sekretarzem tej gminy, mam zaszczyt być sekretarzem tej gminy, to mówienie o jakichś tam 50-60 tysiącach złotych, mam nadzieję, że przestanie mieć miejsce. Mówię w kontekście tego, że budżet to jest ponad 100 milionów złotych i znalezienie tej kwoty nie będzie problemem dla urzędników. Pytam też w kontekście tego, że przeciwnicy, którzy przeczytali, przeciwnicy pana burmistrza, przeciwnicy tego, jak rządzi w mieście, od razu zauważyli, że jest to pewna forma może nie zastraszenia mieszkańców, ale pokazania im, będzie referendum, nie będzie inwestycji. Żeby państwa uspokoić, pan burmistrz Adam Pawlicki ma w pamięci cały czas przysięgę, którą składał, obejmując ten urząd. Wystarczy odwołać się do jej słów, w której nie ma mowy o działaniu na szkodę obywateli, a tym bardziej nie ma mowy o jakichkolwiek formach ich zastraszania. Ja chciałbym państwa uspokoić. Pisma nie podpisał pan burmistrz, tylko jego zastępca. Pierwszy. Pierwszy zastępca podpisuje pisma tego typu w imieniu burmistrza, kiedy nie ma głównodowodzącego. Czy to jest
że tak powiem, działo wytoczone z Urzędu Miejskiego przeciwko Komitetowi Referendalnemu? Ależ w życiu to nie jest działo wytoczone przeciwko Komitetowi Referendalnemu. Proszę Państwa, czy tak może wyglądać człowiek, który by wytaczał działa przeciwko obywatelom? Ja mówię tutaj o swojej przysiędze, którą... To pismo, które wszyscy sołtysi dostali od pana burmistrza, wiceburmistrza, pierwszego zastępcy pana Adama Pawickiego. Odpowiadam. Proszę Państwa, będziemy musieli znaleźć te środki, jeżeli referendum stanie się faktem prawnym. Do tego czasu musimy się przygotować. Dlatego też, działając wyprzedzająco, musimy poinformować, że jest możliwość, by to były także te środki. Ale ze swojej strony mogę Państwa uspokoić, że jest jeszcze kilka innych możliwości, by tę kwotę zebrać, jak będziemy już dokładnie wiedzieli, jaka ta kwota jest. Czy tu nie chodzi o zdezawuowanie pomysłu referendum? No to przecież nie można dezawuować. Proszę Państwa, my mówimy o 5000 podpisów. Przynajmniej ja dowiedziałem się o tym z mediów, że jest taka wysokość. Te podpisy muszą być jeszcze zweryfikowane. Jaka ich będzie ilość? Tego nikt nie wie. Ja życzę Państwu, żeby Państwa praca w tym zakresie przełożyła się jak na największą ilość podpisów tak zwanych dobrych. Te działania obywatelskie nie robią na Państwu żadnego wrażenia i to pismo nie jest odpowiedzią na to. A oczywiście, że nie jest odpowiedzią, ale powiedzenie, że nie robią wrażenia, to by było przyznanie racji twierdzeniu, że lekceważymy grupę referendalną. Jestem sekretarzem tej gminy, czyli jestem sekretarzem wszystkich mieszkańców tej gminy. Nikogo nie lekceważę. Nie lekceważycie grupy referendalnej, jak pan powiedział, i dlatego piszecie pisma, które mają na celu w jakiś sposób zdezawuowanie tego, co oni robią. Wyciąga pan, panie redaktorze, tezę, która nie ma miejsca. I tak jak powiedziałem wcześniej, odwołam się do tych słów. Proszę państwa, będziemy zmuszeni poszukać tych pieniędzy i to zrobimy. Ale pokazujemy Państwu, że pieniądze na inicjatywy obywatelskie pochodzą z pieniędzy obywateli, a budżet miasta i gminy Jarocin jest pieniędzmi obywateli. I to jest to pismo. Pan ma świadomość, panie sekretarzu, że nawet najbliższe środowisko pana burmistrza Pawickiego dzisiaj nie mówi jednym głosem w sprawie tego pisma. To tylko dowodzi na to, że pośród tego środowiska jest pluralizm.